Cześć ciekawscy! Nasz dzisiejszy odcinek należy do Olgi Kleczkowskiej, która znalazła się w ścisłym finale 8 edycji Top Model. Dla wielu była faworytką, jednak ostatecznie przegrała z Dawidem Woskanianem. Co o tym myśli? Co udział w programie TVN-u wniósł do jej życia? Oraz co dalej z jej szkołą i jakie ma plany na przyszłość? Zostańcie z nami do końca oraz nie zapomnijcie o polubieniu naszego filmu i subskrypcji naszego kanału. 17-letnia uczestniczka ze wzrostem 175 cm dopiero w programie odkryła, że modeling jest jej pasją. Gdy pojawiła się na castingu, od razu zaintrygowała jurorów, którzy zobaczyli w niej ogromny potencjał, ale ona zaś niekoniecznie to czuła. W kierunku Olgi padły żartobliwe zdania mówiące o tym, że jest pierwszym uczestnikiem w historii Top Model, który po tym, jak jurorzy chcą go w programie, decyduje, czy w ogóle weźmie w nim udział. Ze znaną dla siebie szczerością dziewczyna odpowiedziała wtedy, że nie wie po prostu, czy sobie poradzi, bo jest to dla niej zupełnie nowe zadanie i nie czuje się pewnie. Myślała także, że nie ma szans, więc pozytywny odbiór jej osoby był dla niej zaskoczeniem. Już na wstępie pokazała swój oryginalny charakter, który na pierwszy rzut oka tworzy jej znudzony i zobojętniały wizerunek. Mimo to Olga od razu spodobała się części widzów, którzy uznali ją za uroczą osobę, niesztuczną i nie robiącą niczego specjalnie tylko po to, by zyskać sympatię i wywołać wrażenie. I tak zostało do samego końca, liczba osób trzymających za dziewczyną kciuki ciągle rosła. Na ten moment na samym Instagramie śledzi ją ponad 250 tysięcy osób. W trakcie trwania Top Model okazało się, że Olga ma prawdziwy talent. W dodatku umie słuchać i szybko wyciąga wnioski, a aparat i kamera po prostu ją kochają. Dziewczyna zrobiła ogromny postęp w ciągu trwania programu i błyskawicznie się rozwijając doszła do ścisłego finału. Co sądzi o wynikach i wygranej Dawida Woskaniana? Trzeba przyznać, że rywalizacja w finale była zdrowa i wszyscy uczestnicy, oprócz tego, że darzyli się szacunkiem, to także sympatią. Jak wyznała Olga, bardzo się cieszy, że wygrał Dawid, ponieważ kibicowała mu i był jej faworytem. W dodatku ma nadzieję, że zwycięstwo pomoże i ułatwi życie utalentowanemu chłopakowi. Dodała także, że sama też czuje się wygraną i uważa, że każdy, kto dotarł tak daleko, osiągnął niebywały sukces. I ona też ma zamiar jak najlepiej wykorzystać swój czas i to, co dał jej program. Cóż, ta dziewczyna na pewno pokaże jeszcze, na co ją stać. Olga jak na swój wiek wykazała się w programie niezwykłą dojrzałością. Nie wchodziła w żadne konflikty z uczestnikami i bardzo szybko przyswajała dawane jej wskazówki. A jej spojrzenie na świat po finale się nie zmieniło. Choć przyznaje, że udział w Top Model był dla niej wielką lekcją, dzięki której dorosła jeszcze szybciej, a jej umysł otworzył się na wiele spraw i na przykład nauczyła się lepszego komunikowania z ludźmi, to Olga póki co zamierza być ambitną uczennicą, dla której najważniejsza jest matura. Ta niespełna 18-letnia dziewczyna ma duszę artysty. Rysuje, maluje, jest koneserką sztuki. Uczęszcza do szkoły plastycznej, którą, jak często podkreśla, naprawdę uwielbia. Jak wyznała, zawsze miała bardzo dobre oceny i chciałaby, aby tak zostało, choć nie kryje, że udział w programie to coś kosztem czegoś i samych piątek nie udało jej się utrzymać. Jaki jest więc jej plan na najbliższą przyszłość? Olga, która jest aktualnie w klasie przedmaturalnej, zamierza powoli wchodzić w świat modelingu, jeśli tylko będzie mieć do tego okazję, bo rozumie, że to jej przysłowiowe 5 minut. Ale ze studiów na wymarzonej Akademii Sztuk Pięknych nie zrezygnuje. Choć nie ukrywa, że chciałaby zrobić sobie po szkole rok przerwy i poświęcić swój czas jedynie na wybieg, aby wiedzieć, że nie zmarnowała swojej szansy. W dodatku ma nadzieję, że udaje się zarobić tyle, aby mogła przeprowadzić się z Radomia do Warszawy i jako student mieć zapewniony dobry byt. I co ciekawsze myślicie o Oldze? Czy według Was udaje się zagościć w świecie modelingu? Jak zawsze czekamy na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o łapce w górę i subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić żadnego z naszych filmów. A jeśli podobał Wam się ten odcinek, pokażcie go znajomym. Do usłyszenia, cześć!